Ale tak jak mówiłam, na pewno na działania inwestycyjne. Może pójdźmy dalej, ewentualnie przerwy, ja sprawdzę. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu gminy na rok 2015, to w ciągu roku ten plan został zwiększony o kwotę, o którą już wcześniej mówiłam, 2 827 650 zł. To wynikało z właśnie dotacji, subwencji, dotacji rozwojowych i innych środków, a także zmiany polegających na wprowadzeniu do budżetu wolnych środków po stronie przychodów, a tym samym zwiększenie planu wydatków. Zmiany planu wydatków zostały dokonane na kwotę, tak jak mówiłam, prawie 3 milionów. Przychody to 542 048 zł. I tutaj kolejna plansza, o której pan burmistrz już jakby mówił. Jest to realizacja wydatków budżetowych. Oczywiście w takim samym układzie, w jakim podejmowane są uchwały, czyli wydatki budżetowe ogółem, z tego wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Cyfr też nie będę Państwu powtarzała. Ważne jest to, iż wydatki zostały wykonane no prawie, że tak powiem, w kwotach zakładanych, jak Państwo widzą. Wszędzie jest to procent ponad 96, co świadczy o tym, iż właśnie te zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu roku, dostosowały elastycznie nasz budżet do zmian i tego, co działo się w ciągu roku 2015. Kolejna tabela pokazuje Państwu realizację wydatków w procentach w porównaniu do planu w poszczególnych działach, jakie miały zastosowanie do budżetu roku 2015. Oczywiście większość działów powtarza się rokrocznie, kwoty są mniejsze, większe, w niektórych powtarzają się podobne. Realizowaliśmy wydatki w 19 działach klasyfikacji budżetowej. Jeżeli procent jest, nie może być większy oczywiście jak 100, ponieważ wydatki, ich plan jest nieprzekraczalnym limitem dochodu, mogą być wykonane ponad plan, mogą być też wykonane bez planu. Jeżeli cokolwiek jest niewykonane, to ma to odbicie w zamknięciu danego roku. Jeżeli dochody są wykonane w wysokim procencie, wydatki są, powiedzmy, wykonane w mniejszym procencie, z przychodów też zostaje jakaś kwota, to rzutuje na przychody roku następnego w postaci albo nadwyżki, albo wolnych środków. Teraz, proszę Państwa, też pokusiłam się o zestawienie takiej innej tabeli. Pokazuje ona Państwu wydatki w porównaniu, jakby w zestawieniu co do wielkości, jaki poszczególny dział stanowi w wydatkach budżetu gminy ogółem w danym roku. Dlaczego podkreśliłam na czerwono pewne działy? Po prostu pokazuję Państwu te działy, które przekraczały 5% wydatków budżetu gminy w roku 2015. To, co może jest warte tutaj wskazania, to jakby w naszym budżecie rokrocznie te same działy stanowią takie najbardziej znaczące źródło wydatków. Jest to oświata, wychowanie, pomoc społeczna, następnie transport, łączność, to w naszej gminie dosyć spore środki są rokrocznie też wydawane na zadania z tego zakresu. Tutaj może w roku ubiegłym wpływ na też wielkość miało to, że zrealizowaliśmy tutaj zadanie inwestycyjne polegające na
budowie urządzeń do internetu dla naszych mieszkańców. Dużymi działami, które zawierają też środki na wydatki, jest gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport. Kolejny wykres pokazuje Państwo przed chwilą pokazane damy w układzie graficznym. Tutaj mają Państwo takie odbicie tego, o którym mówię, o cyfrach, o których mówiłam, omawiając poprzednią tabelę. Tak. Proszę Państwa, nieodłącznym elementem i jak to jest częścią sprawozdania z wykonania budżetu każdej gminy jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja ta stanowi zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku i zawiera ona dane dotyczące majątku danej jednostki. Dotyczy majątku, jakim dysponują, zarządzają zarówno jednostki budżetowe, jak i zakład budżetowy oraz gminne instytucje kultury, ponieważ te wszystkie jednostki są. I proszę Państwa, ja tutaj zebrałam takie najważniejsze informacje, które wynikają z tej informacji o stanie mienia komunalnego. Jeżeli chodzi o stan powierzchni gruntów, jakim dysponowała gmina w różnoraki sposób, to w roku 2015 uległo zmniejszeniu. Zmiany w ogóle w stanie gruntu wynikają po stronie zwiększeń z tytułu komunalizacji pól zakupu, po stronie zmniejszeń z tytułu sprzedaży. No i rok 2015 zamknął nam się kwotą, znaczy jak różnicą ujemną, czyli mamy w tej chwili mniej tych gruntów. Częścią też sprawozdania o informacji o stanie mienia komunalnego jest informacja o dochodach, jakie gmina uzyskuje zarówno ze sprzedaży nieruchomości, a także z działalności na nieruchomościach, którymi gmina oraz jednostki dysponują. W roku 2015 osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży w prawie 590, w wysokości prawie 590 tysięcy. Jeżeli chodzi o najdzierżawa inne dochody, było to prawie 190 tysięcy. Majątek gminy i jej jednostek ulega także zmianom w ciągu roku budżetowego, zmniejszeniu i zwiększeniu. Jeżeli chodzi o rok 2015, majątek ten wzrósł generalnie w ujęciu całej gminy o prawie 2 700 000 zł. Zmiany te wynikają właśnie z przyjęcia na stan środków trwałych powstałych po zakończonych w roku 2000 inwestycjach. To jest taki jakby główny powód zwiększenia tych wartości. Tak jak Państwo na pewno pamiętają ze sprawozdania, zakończyliśmy trzy dosyć duże inwestycje. Jest to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, budowa miejsca usługi rowerów w Kowalance oraz zakończona została także budowa boiska piłkarskiego przy zespole szkół Michałowych, a także zakup inwentarza w poszczególnych jednostkach. Jeżeli Państwa interesowałyby takie szczegóły, to zapraszam do sprawozdania, jakie Państwo otrzymali w marcu tego roku, a także do sprawozdania, które zostało zamieszczone na stronie internetowej, tak jak każde inne zarządzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy są jakieś pytania? Bardzo. Proszę bardzo. Oczywiście bardzo dużo, tak? I pani nie będzie mi zabierać głosu, pani przewodnicząca, ponieważ ja mam prawo mówić, ja jestem radną i mam prawo mówić w sprawie mieszkańców. Mówią mieszkańcy, zabierają głos, a pani mi po prostu nie daje głosu. Proszę panią skarbnika, żeby zapisywała sobie, ponieważ mam dużo pytań.
Pani obowiązki przychodzą jest na każdą komisję, jak Pani ma ochotę. Jak Pani nie ma ochoty, to teraz trudno się tłumaczyć. Niech Pani nie mówi, że ja mi Pani nie udzielam głosu. Dostaje Pani dostaje zawsze ode mnie głos, ale na pewno nie będę tolerowała Pani zachowania. I bardzo proszę Pani Marię Bożenę Cichlu, żeby Pani zachowała powagę w sesji. Ja też Panią proszę, żeby Pani udzielała głosu na Pani, może Pani będzie tak sprawa, ponieważ ja mam bardzo dużo pytań, ja boję się, że nie jestem w stanie głosu, bo muszę od razu zapytać. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, to czy właśnie tak wieloletnią prognozę, to czy ta kwota właśnie 3,995, o którym pytałam, to przeszła z roku 2014 na 2015? Jeszcze raz proszę spróbować. Jest to sprawozdanie i tu wieloletnia prognoza. I tu mamy wiadomo sprawozdanie. Ja tylko się pytam, czy te 995, 736, 96. To jest roślina wyższa, to następne pytanie moje jest to informacja opisowa. Te 2,248,436 to jest właśnie kwota, która została zwrócona za park i tak? Ponieważ, proszę Państwa, może ja, może na bieżąco, jedno pytanie będzie mniej. Jeżeli chodzi o prefinansowanie, jest to specyficzny rodzaj kredytów, który można wziąć tylko na pokrycie wydatków, które będą, tak jak mówiłam, refundowane ze środków unijnych. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2014. Gmina, nie dysponując wolnymi środkami, czyli środkami własnymi, zaciągnęła kredyt, aby mieć pieniądze na opłacenie wydatków, potem refundowane. I tak jak mówiłam, wydatki miały miejsce w roku 2014, zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie w roku 2014, wpływ środków z tytułu refundacji rok 2015 i spłata kredytu na finansowanie rok 2015. Ponieważ te kredyty, jeszcze może jedna uwaga, na prefinansowanie są kredytami krótkoterminowymi i ich nigdy nie można zaciągnąć na wiele lat, tak jak kredyty na pokrycie deficytu. Teraz mam pytanie takie, chodzi o wydatki budżetu gminy za 2015 rok. Jeżeli chodzi tutaj właśnie o transport i łączność, to jest ponad 4 miliony, a na 2016 mamy zaplanowane 2 miliony 100. Następnie chodzi o administrację publiczną, urzędy gmin. Jeszcze raz bardzo proszę, bo ja już dobrze. Czy ja bym bardzo chciała się odnieść, że tak powiem, ale nie ma to związku z wykonaniem, ponieważ ja mówimy o kwotach, które zostały zrealizowane jako dochody i wydatkowane jako wydatki, najprostszej rzecz mówiąc. Natomiast nie porozumiemy roku do roku. Państwo odczyniają wykonanie budżetu za konkretny rok. Tak, Pani Skarbnik, tylko ja się boję, że jak tak będziemy robić, to zabraknie nam pieniędzy nawet na inwestycje, nawet nie będziemy mieli 1,8 mln, tak jak było w roku bieżącym. I dlatego chcę tutaj, ja po prostu nie mam możliwości, żeby na te tematy porozmawiać. Chodzi o administrację publiczną, są to wydatki osobowe. W roku 2014 było 1,290 mln, a w tej chwili wzrosły do 1,000 mln. Urzędy gminy. Wydatki osobowe.
bardzo proszę o sformułowanie pytań. Myślę, że powinniśmy tu poprzeć dotyczących wykonania budżetu. Proszę Państwa, nie porównujmy roku do roku. Możemy tutaj zabrać, że tak powiem, za daleko. Możemy porównywać dwa kolejne lata budżetowe, możemy porównywać do różnych lat budżetowych. Także bardzo proszę o pytania odnoszące się do budżetu roku 2015. Ja po prostu, mnie to niepokoi, ponieważ tutaj są wydatki na przykład inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostały zmniejszone, co też jest bardzo niepokojące. Stołówki szkolne jest wzrost o 100% prawie. Na szkoły tak samo jest bardzo duży wzrost. Pani Radna, do rzeczy. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Odnosimy się do wykonania budżetu. Ja więc te pytania, Pani Mario, te pytania trzeba by przyjść do Gosi i porozmawiać i ewentualne wątpliwości Pani by rozwiała. Był zatwierdzony budżet za 2016 rok i tak trzeba było zrobić, a dzisiaj będzie Pani się mówiła nie na temat i będzie Pani mnie odmawiała, że ja Pani nie udzielam głosu. Bardzo proszę o konkretne pytania na temat i do rzeczy. Mam też, jeżeli chodzi o bibliotekę, bardzo tutaj są rozbieżne kwoty, jeżeli chodzi o gazetę. I to jest na temat. Na temat, proszę. Proszę na temat. I pytania. Wykonanie budżetu za 2015, do tego udzielamy absolutorium. No proszę bardzo. Jeżeli chodzi o bibliotekę, to mamy tutaj straszny wzrost. Jest to wzrost o 63 tysiące w porównaniu z poprzednim i chciałam się zapytać tutaj, czy tutaj wchodzi jakaś gratyfikacja pana radcy prawnego, który prowadził właśnie sprawy Sitnickiej i czy za to bierze dodatkowe wynagrodzenie? Proszę Pani, tutaj już odsyłam do dyrektora nr 11, który udzieli wyczerpujących wyjaśnień. Bardzo proszę, czy jest dyrektor? Jest. Chodzi o bibliotekę. Tak jest. Ponieważ budżet nie jest wzrósł stosunkowo. Ale chwileczkę, czy to dotyczy budżetu 2015? Tak. Bardzo proszę odpowiedzieć. To znaczy chodzi o porównanie 2015-16. Nie wzrósł nasz budżet znacząco w stosunku do... Wykonanie Pani musi mieć. No nie, wykonanie zostało zrealizowane, nie pamiętam już dokładnie, w 2%. Szanowni Państwo, musimy tylko i wyłącznie dyskutować o wykonaniu 2015. Nie możemy mówić o planach i o innych rzeczach. To po prostu nic nie na temat. Pani Burmistrza, kiedy będziemy rozmawiać o tym wzroście i... Proszę bardzo, w każdej chwili możemy rozmawiać, ale to nie dzisiaj, nie w tym momencie. Trzeba zapytać, jaki jest plan, jakie jest wykonanie i tylko w tej kwestii. I procentowo ewentualnie, na pewno nie. Wszystkie, Pani Mario, wszystkie wątpliwości proszę ustawić z Panią skarbnik. Czy jeszcze Pani chce o coś zapytać? Czy nie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Ja mam bardzo dużo pytań. No i jeżeli Pani chce, to bardzo proszę na temat. Proszę uprzejmie. Czekamy. Ale rozmawiamy o gazecie, jakie były w roku 2014, a jakie w roku 2015 wydatki. Chodzi tutaj na przykład, że wkład z gazety w 2014 było 20 ponad tysięcy przychodów, a w roku 2015 8800. Proszę. To i wyłącznie 15 roku. Proszę bardzo. Jeżeli mogę, ja rozumiem obawy tutaj Pani Radnej jak najbardziej, bo było analizowanie tej, na przykład to tak jak Pani skarbnik powiedziała, nie możemy wykonać w latach wstecz. Dla mnie i podejrzewam dla Państwa wszystkich, najistotniejsze w tym wszystkim jest to, plan i wykonanie, przede wszystkim to, że z prawie 11 czy 11 milionów widzimy ewidentnie, że jest 7 milionów 400 ileś tam tysięcy. A Pani zadaje pytania, tutaj przesunięcie 20 tysięcy 30 C, gdzie my zatrudniemy? Droga Pani, no jak na razie w dobrym kierunku.
wykonanie i plan i wykonanie na poziomie 95% no naprawdę, ja tutaj nie widzę jakiegoś niedopatrzenia. Komisja rewizyjna analizowała również i opinię finansowa również. Stąd pytanie odnośnie 14 roku i zakończmy naprawdę te dziwaczne jakieś pytania, bo dziękuję. To nie są pytania, ja tylko podsumuję, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o to, nie było wykonane żadne zadanie, nie było wykonane nic z przedszkolem, na które przeznaczyliśmy pieniądze, nie było wykonane nic pod strefą. Po prostu nie może. Jestem przeciwna. Pani radna, jeżeli jeszcze raz jedno mówię, jeżeli w momencie, kiedy analizowaliśmy 2014 rok, była pani dwoma rękoma w górę. Wiadomo dlaczego. Wtedy trzeba było zadawać te pytania. Dziękuję. Ale to nie jest 14, to 15 roku nie realizowaliśmy. Ale pani Maria, ja rozumiem pani pytanie. Ja rozumiem pani pytania i pani wątpliwości, tylko to nie na dzisiejszą sesję. Proszę przyjść do pani skarbnik i po prostu dociec tych informacji. I będzie pani satysfakcjonowana. Dzisiaj tylko wykonanie budżetu. Czy ktoś jeszcze z państwa... Ja chciałam powiedzieć właśnie, że nie były wykonane żadne inwestycje, które zaplanowaliśmy na 2015 rok. A to po prostu jest jednoznaczne z tym, że plan, który założyliśmy, został wykonany. Pani skarbnik, proszę. Proszę państwa, ja bardzo apeluję o wystąpienia mocy, ponieważ państwo tutaj odnoszą do mnie, że tak powiem, uwagi. Natomiast jeżeli chodzi o plan budżetu na dany rok, proszę państwa, to rada decyduje, że przeznacza określone środki na dane zadanie. To rada decyduje, i tutaj ewidentnie rada, o przeniesieniu środków inwestycyjnych w ciągu roku. Tak było, tak jest i tak będzie. Proszę państwa, ponieważ nie ma budżetu, nie ma gminy, która raz ustala budżet i koniec. Oczywiście. Wpływają na to oczywiście różne elementy, różne czynniki, także po części od nas niezależne. Natomiast ja jestem wykonawcą w części technicznej budżetu. Ja staram się zapewnić równowagę między dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami. To państwo decydują, przepraszam, że tak mówię, na co będą przeznaczone środki. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące prawie 4 milionów środków nadwyżki, nie byłam pewna, czy mam ze sobą, ale mam, ponieważ starałam się przygotować rzetelnie do tej sesji. Oczywiście nie da się tego zrobić, bo łatwe są tylko te pytania, na które znamy odpowiedzi, a na wszystkie nie znamy od ręki. Skąd wzięły się te wolne środki? Te środki wzięły się, proszę państwa, z niewykonania wydatków w roku 2013. Państwo, którzy są radnymi więcej kadencji, sięgną do materiałów bądź do informacji zamieszczonych publicznie i sprawdzą mnie, ponieważ ja pokusiłam się o wybranie odpowiednich dokumentów i zestawienie środków. Proszę państwa, w roku 2013, nie będę mówiła o kwotach, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w niecałych 14%. W związku z tym zostały nam wolność, została nam nadwyżka, ponieważ dochody przewyższały wydatki. Została nam nadwyżka, która jakby ewoluuje w ciągu kolejnych lat, zamienia się w nadwyżkę, jeżeli jest różnica między dochodami a wydatkami oraz wolne środki, jeżeli są to pieniądze wynikające z rozliczenia danego roku. Także te środki do dyspozycji wzięły nam się w roku 2013. Z zamknięcia roku 2014 też mieliśmy do dyspozycji jakieś wolne środki. Proszę państwa, budżet, jeżeli chodzi o przychody, czyli środki z nadwyżki i wolnych środków, zawsze odnosi się do budżetów lat poprzednich. I stamtąd, proszę państwa, sposobem czysto matematycznym i rachunkowym plus, minus, wychodzą te środki co do grosza. Więc
może tyle tej kwestii, nie wiem, czy jasno, że tak powiem. To znaczy, że ja pytałam, że z 14 na 15 także będzie. Tak jak mówiłam, one przeszły z 13 na 14, z 14 na 15. I z 15 na 16. Jeżeli je wykorzystamy, to w 100% nie będziemy mieć nadwyżki ani wolnych środków. Proszę Państwa, ja pozwolę wtrącić się, bo jest słowo Pani Przewodnicząca, proszę jedno zdanie tylko powiem. Proszę przypomnieć sobie, ile było zaczętych inwestycji drogowych bez zabezpieczenia finansowego na koniec roku 2014. Proszę Państwa, wszystkie ulice, drogi były robione bez pokrycia finansowego w sensie takim, żeby je opłacić. Trzeba wszystkie faktury płacić w 2015 roku. To zarówno Pińściuga, Barszczewo, Wyręby, Kaźmierowo, Wierzbowa. I myśmy musieli to poopłacać, te faktury, bo one były wystawione w 2015. To trzeba być świadomy tego, że należało zabezpieczyć te finansowe pokrycie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Proszę bardzo. Ale nie będziemy się przepychać. Proszę bardzo. Państwo, ja ja rozumiem koleżanki jak obiekcje, jak pytania, ale mi się wydaje, że te pytania powinny być zadawane i powinniśmy sobie zadawać przy planowaniu budżetu na rok kolejny. Dlaczego jest taki wzrost albo, że tak można powiedzieć, zmniejszenie? W tej chwili my rozmawiamy o wykonaniu budżetu za 2015 rok. I tu Pani skarbnik ma rację, że myśmy, to my razem tutaj podejmowaliśmy, czy akurat wszyscy, no ale większość, no prawda, większość decydowała, czy te środki przesuwamy w tą, czy w tą stronę. I to, co przedstawiła nam Pani skarbnik i Pan burmistrz, to jest wykonanie właśnie między innymi naszych decyzji. No i trzeba się tylko cieszyć, że się wydaje, że 100, prawie ponad 100% wpływy, wydatki mniejsze na 100%. Na pewno każdy z nas chciałby i ma jakieś swoje, prawda, no powiedziałbym takie działy, gdzie chciałby, żeby było więcej, czy chciałby mniej. Tak, nie da się, ale mówię, ja bym proponował, żebyśmy rozmawiali na ten temat przy planowaniu budżetu i wtedy, czy pokłócili się, czy nie wiem, nawet do tego, ale nie, no, chyba nie w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kwestia Fonturina nie odnosi się do całej działalności burmistrza. Ona się odnosi tylko i wyłącznie do budżetu, wykonania budżetu. I tak jak tu wiceprzewodniczący powiedział, my też sobie udzielamy absolutorium. To proste. Więc teraz ja bym chciała jeszcze, w związku z tym, że były się komisje, ja bym chciała, żeby komisja finansowa na początku zaopiniowała wykonanie budżetu. Proszę bardzo. Komisja finansowa zebrała się 16 czerwca 2016 roku i po bardzo burzliwej i długiej dyskusji radni w głosowaniu podjęli decyzję. Głosowanie było jawne. Obecni byli wszyscy radni, czyli 7 osób. 7 osób mogło głosować i w głosowaniu jawnym 7 głosami za, przy 0 głosach przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęli, czyli pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu. Dyskusja była naprawdę bardzo długa. Uczestniczyły w tych obradach jeszcze osoby spoza komisji, pani przewodnicząca, pan wiceprzewodniczący, pan burmistrz i wszystkie nasze wątpliwości wtedy zostały rozwiane. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę Komisję Oświaty. Komisja Oświaty w obszarach zdrowie. Oświata i kultura. Bardzo proszę o tą opinię. Chyba pani skarbnik opowiadała, bo mieliśmy też wątpliwości. Zostały wyjaśnione, ale bardzo proszę o odczytanie. Komisja zajęła się
komisja zajęła się rozpatrzeniem sprawozdania finansowego po dokładnej analizie budżetu wraz z informacją o stanie komunalnym i po wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik przeanalizowała wyodrębnione wydatki budżetowe działów będących w motorycznym zakresie komisji i stwierdziła, co następuje wydatków na realizację udanych działań. 801 oświata i wychowanie wykonano 95-75%, w tym szkoła podstawowa 99-37%, oddziały przedszkole, przedszkole podstawowej 88-38%, przedszkole 95-46%, gimnazja 99-71%. W dziale 851 ochrona zdrowia wykonano 88-41%, w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano 100%, w dziale 926 kultura fizyczna wykonano 98-34%, w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano 91,03%. W tym krytyce szkolne 96,25%, pomoc materialna dla uczniów 99,29%. W ramach realizacji planów jednostkowych subwencja oświatowa wynosiła 4,593,592 zł. Z budżetu gminy dofinansowano 1,004,000 zł. Wydatki majątkowe, też dalej tam. Wydatki majątkowe w dziale oświaty i wychowanie zaplanowano na kwotę 69,050 zł. Wydano na zadania inwestycyjne budowa budynku gminnego przedszkola, budowa budynku gminnego przedszkola w Michałowie 12 300 na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz głęboka termomodernizacja kompletu gminnego zespołu szkół 56 739 zł. Na opłacenie opracowania audytu energetycznego, wykonanie studium wykonalności oraz częściowe wykonanie opracowania dokumentacji technicznej zadania. Zadania działu kultura fizyczna zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 73 220 zł na realizację zadania budowa boiska piłkarskiego przy zespole szkół w Michałowie. Wykonano z udziałem dotacji otrzymanej z budżetu państwa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Wydano na ten cel 373 216,64 zł. Dofinansowano 101 270 zł. W dziale kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i ochrona zdrowia nie było. I to było na kierunku. Jaka nasza opinia? A propos opinii, nie rozmawialiśmy konkretnie, jaka jest opinia. Dobrze, dziękuję bardzo. Poproszę teraz. Bardzo proszę, komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna przedstawi opinię w sprawie wykonania budżetu w formie uchwały. Uchwała nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Michałowa za 2015 rok. Komisja w składzie Anna Warszczewska, Marianka Juczenia, Sławomir Dziewiątkowski, Ewa Praszewicz, Jan Borowski. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2015 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie panu Włodzimierzowi Konończukowi, burmistrzowi Michałowa, absolutorium za 2015 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowego i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok, a także innymi sprawozdaniami, komisja rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 5 głosów, przeciwko 0 i wstrzymujących się 0. I wystosowaliśmy wniosek do Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Michałowie po zapoznaniu się z powyższymi sprawozdaniami, które wymieniałam, wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Michałowa za 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poprosimy panią skarbnik. Proszę państwa, zgodnie z przepisami do sprawozdań budżetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego odnosi się także Regionalna Izba Obrachunkowa, co miało też miejsce w naszej sytuacji. Przeczytam państwu uchwałę Izby dotyczącą wykonania budżetu za rok 2015. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta gminy Michałowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 oraz artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz zarządzenia nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie EIO w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach. Skład orzekających osobach: przewodniczących Aleksander Piszczakowski i członkowie Agnieszka Gierasinuk oraz Paweł Gałko. Uchwala, co następuje. Opiniuje pozytywnie przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Michałowo sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Uzasadnienie. Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawozdania RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych. Sprawozdania RB28S z wykonania planu wydatków budżetowych, sprawozdania RBNDS o nadwyżce deficycie, sprawozdania RBST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdania RBN o stanie należności, sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułu dłużnych oraz gwarancji poręczeń, sprawozdania RWUZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, sprawozdania RWPDP z wykonania dochodów podatkowych, sprawozdania RW30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez burmistrza, a także informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Michałowo za rok 2015. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Aleksander Piszczakowski. Dziękuję bardzo. Teraz przedstawię państwu opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 2/00322/78/16. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Michałowa wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2015 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 561, artykuł 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 oraz zarządzenie nr 11, umowa 14, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie gminy Białymstoku i zespołu zamiejscowych w Łomży i Suwałkach. Składy orzekujące w osobach: przewodniczący Aleksander
pisze to w członek Polaki Maria Wiązkowa, członka Agnieszka Wierzyna, członek Polaki Maria Wiązkowa i Paweł Darko, członek Polaki Maria Wiązkowa. Postanawiam stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności dotyczy wykonania budżetu, oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, skład komisji w świetle oświadczenia przewodniczącego rady jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym. Od niniejszej uchwały służy prawo odniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ulica Węgielska 14, termin 14 dni od daty jej otrzymania. Teraz, co jeszcze jakieś uwagi? No bardzo proszę, przechodzimy do uchwały. Macie wszyscy Państwo przed sobą projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2015 roku. Czy są uwagi do projektu? Nie. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeczytam. Dobrze. Możemy czytać. Co wy na to? Macie przed sobą. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Dziękuję bardzo. Teraz. To nie jest absolutnie, teraz dopiero. I teraz, proszę Państwa, mamy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prorytorium burmistrzowi gminy Michałowo. Tam poproszę poprawki analizy, bo tutaj ktoś tworzył wniosek 16 rok. Przeczytam. Uchwała Rady Miejskiej, projekt uchwały Rady Miejskiej Michałowie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia prorytorium burmistrzowi gminy Michałowo z tytułu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw oraz artykuł 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i mamy przetoczone wszystkie rozporządzenia, nie będę ich czytała, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Michałowo za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, informacje o stanie mienia komunalnego, opinią Izby Regionalnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Michałowo za 2015 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Michałowo oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium. Rada Miejska uchwala to następuje. Paragraf 1. Udziela się absolutorium burmistrzowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2015. Paragraf 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przez chwilę przeczytanej uchwały? Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jako uchwała. Ja bardzo panu burmistrzowi gości. Bardzo Państwu gratuluję. I udzielę panu burmistrzowi. Dziękuję serdecznie radnym za udzielenie absolutorium. Jest to zaufanie do działalności mojej, ponieważ pan skarbnik. Także uważam, że budżet 2015 roku był budżetem stabilizującym wydatki i gminy, ponieważ jak powiedziałem już, gmina po prostu znajduje się w sytuacji, kiedy już nie posiada tak dużych zadłużeń. W związku z powyższym będziemy mogli planować, już w tej chwili zaczynamy plany co do dalszych zadań inwestycyjnych, czy zadań inwestycyjnych już zaczynamy realizować i myślę, że budżet 2016 roku będzie budżetem równo, że tak powiem, oddarowującym całą gminę, a nie tylko lokowany sam Michałowo. Oczywiście Michałowo też jest istotne, bo to jest nasza, jakby to nazwać, stolica. Niemniej jednak powiem w ten sposób, że teren również jest istotny w naszym życiu i w tym momencie również to dziękuję radnym i liczę na współpracę, że budżet 2016 roku będzie
sposób, tak jak tu słyszeliśmy, realizowany prawidłowo. Dziękuję. Na pewno będziemy pomagać, a nie przeszkadzać. I ja teraz zarządzam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.